Rynek kryptowalut w Polsce jest ogromny. To jest obrót rzędu 180 milionów złotych dziennie. Złoty jest czwartą walutą najbardziej popularną, jeżeli chodzi o zakup walut cyfrowych, zaraz po jenie, dolarze i euro. Niedawno przeprowadziliśmy badania na internautach w Polsce. Ponad połowa z nich deklaruje znajomość kryptowalut, znajomość bitcoina i również innych kryptowalut, takich jak Ethereum. Ponad 8% internautów deklaruje posiadanie kryptowaluty. 85% z nich deklaruje, że jest to bitcoin. Osoby posiadające kryptowaluty w większości traktują to jako inwestycje, jest to ponad 60%, natomiast blisko 50% deklaruje chęć płacenia za pomocą kryptowalut w internecie bądź przesyłania kryptowalut do rodziny i znajomych, czyli tak zwane mikropłatności. Ponad połowa osób, które znają pojęcie bitcoina i kryptowalut, zadeklarowała chęć posiadania kryptowalut. Natomiast problemem dla nich jest w szczególności bezpieczeństwo. Chcieliby mieć pewność, że giełda bądź portfel kryptowalut, z którego będą korzystać, nie zostanie zhakowany. Drugim problemem jest stanowisko rządu. Chcieliby, aby kryptowaluty były uregulowane. Trzecim elementem są wahania ceny. Użytkownicy nie kupują kryptowalut z obawy na utratę środków. Ciekawym wnioskiem z badań jest również to, że użytkownicy wyrazili chęć zakupu kryptowalut, ale tylko od zaufanego dostawcy, na przykład banku lub rozpoznawalnego brandu, czyli zaufanie w Polsce gra bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji o inwestycji w kryptowaluty.